też dubbingowałam jakąś babcię, coś tam. I ona siedziała, moja babcia mówi, moja babcia, to moja babcia. I mówię, cicho. Na początku to nie pamiętam, to tak, ale potem był taki moment, że ja byłam wybierana do ról czarownic. Tak, grałam dla dzieci takie różne czarownice i takie złe czarownice. Natomiast często grywałam i grywam takie osoby trochę niepozbierane, takie trochę wariatki, trochę takie żyjące niezupełnie do końca na ziemi, znaczy na ziemi w sensie psychicznym takie. No bardzo fajne to są postaci, bo bardzo kolorowe. No, powachlujcie teraz kogo chcecie. No dobrze, Ata, to co teraz robimy? O, nie mów mi, ja to wiem. My teraz... Odprężamy się. O, no tak. Ty się tak nie denerwuj. To samo jest przecież co roku. Przylecą, zjedzą i odlecą. Taki nasz los. Marny, ale za to własny. To był film jeden z tak zwanych prekursorów filmowych w jakiejś formie konkretnej. Także był bardzo popularny i... No i bardzo się podobał, pamiętam. Wasza królewska mość, my możemy wysłać kogoś po pomoc. O, wyjść poza wyspę? Dlaczego ja na to nie wpadłam? No, bo to by było samobójstwo. Z Joasią, nieodżałowaną Joasią Wizmur, koleżanką, aktorką i świetną reżyserką radiową, nie radiową, przepraszam, dubbingową, która fantastycznie słyszała w ogóle każdy fałsz. Ona zawsze wymagała od nas, żeby niby gramy dla dzieci, prawda? Gramy tak zwane kreskówki, ale to wszystko nie może być przesadzone. To wszystko musi być naturalne. Ja się zgłaszam, chętnie pójdę na ochotnika. Już się do tego palisz, co? Tylko, że nikt nie pomoże bandzie mrówek. Zawsze trzeba spróbować. O, najlepiej wyruszyć do miasta i tam zacząć szukać. Gdybyś poszedł, to by ci to zajęło tygodnie. Tak, żeby to było, żeby w tym była prawda, że dla dzieci niekoniecznie trzeba grać, no, udawać, tylko po prostu grać troszkę, no siebie to trudno powiedzieć, mrówka, ja królowa mrówek, ale żeby to było takie prawdziwe, szczere, takie od serca. O, panie Malfoy, niech pan nie jęczy, już sobie idzie. Z drogi. Trzeba było od razu do mnie. Skleić kość to pestka, ale wyhodować. Ale uda się go wyleczyć. Z pewnością go wyleczę, choć będzie bolało. Ciężka noc cię czeka, Potter. Pielęgniarka, o tak, tak, o, widzi pani, przypomniała mi pani tak. Odrastanie kości nie jest przyjemne. A czegoś chciał, soku z dyni? Każde siadanie przed mikrofonem, każda nowa postać... I to wszystko jedno, czy to postać większa, czy epizod. Zawsze sprawiało mi radość, bo uważam, że z każdej postaci zawsze jest jakiś materiał, żeby coś fajnego wydobyć i żeby to nie było tylko takie wierne powtarzanie tak zwanego tego, co się słyszy pod tym, ale też coś od siebie takiego podkolorować. Oczywiście to musi się zgadzać, to i kłapy, i charakter postaci i tak dalej, ale żeby tak troszeczkę od siebie coś wrzucić, jakieś takie, no siebie. O, tutaj. Co się stało? Był kolejny atak. Też tak sądzę. Wygląda na spetryfikowanego. Panie Pomfrey. Niedawno oglądałam drugą serię. Zresztą uroczy film, się popłakałam ze wzruszenia. Oglądałam drugą serię Madagaskar 2, tak? No zaczekajcie! Jak zaczekacie, każdy dostanie autograf! Zaraz, ja cię znam! Ty! Kotek jest znowu niegrzeczny! Widziała pani ten film? No to ta w okularach, co to na barykady tam, ej, tą torebką walczy z tym lwem. I ja nie widziałam przedtem tego filmu, a potem zobaczyłam, że w telewizji będzie. Odcięcie zasilania! Obejrzałam i muszę powiedzieć, że z ogromnym wzruszeniem. Bardzo mi się podobał, bardzo. Jak emerytka, to się nie poradzi, tak? Następnym razem nie będę się powstrzymywać. Dzięki, złociutki. Za chwilę gazetę. Torebki używała jako takiej broni. Broniła się tą torebką. Śmieszna. Zresztą ładnie napisana postać, bardzo kolorowo. Nie odchodź!
chodź! Zejdź mi z drogi, bo przyłożę! Ale co będzie z dziećmi? I co powiemy panu? To już nie moja sprawa. Okropne bachory. Niech teraz uciekają komuś innemu. Gdzie się schowały? A rozglądałaś się w zoo? Na pewno. Wiesz, jak jest tych dwóch szkrabów ziółka. Grałam, to była jedna czy dwie sceny, ale też takie bardzo dynamiczne. Bardzo charakterystyczne. Już powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Wychodzę z tego domu i nie wracam. I hip, hip, hura! Bylebyś zamknęła drzwi z drugiej strony. Zostań, nianiu, kochana! Ta niania, która jest u tych dzieci, opiekuje się nimi. Potem jak przychodzi Mary Poppins, to ta niania odchodzi, oburzona, obrażona, okropnie, i tam urządza scenę. No i opuszcza ich. To tę nianię właśnie zagram. To bardzo była taka duża scena, ale bardzo taka z rozmachem napisana i bardzo taka dynamiczna. W górę i w dół, jak balon, jest życie. Czym wnętrze wypełnisz, czy wiesz? Wybierz dziś sam, na dnie czy na szczycie. Twój balon się znajdzie i śmiało w dłoń go weź, spójrz. To jest nieduża rola, bo ona jest pod koniec filmu się pojawia. Co kryje się w nim, gdy usłyszysz ten rym? Leć w górę i tam niebo łap. Obsadę pełną przeczytałam, grają fantastycznie aktorzy. Gra Meryl Streep, gra Colin Firth, gra Emily Blunt. Blunt, dobrze mówię, tak. I moja bohaterka, pomimo że to jest rola, powiedzmy, objętościowo niewielka, wymieniona wśród tej czwórki. Dzień dobry, poproszę kilka wyjątkowo dorodnych okazów, dobrze? Ma się rozumieć, ale zastanówcie się dobrze, kochani. Bardzo łatwo wziąć niewłaściwy balon. Wybierzcie taki, który do was pasuje. Gra super aktorka, świetna brytyjska aktorka, która ma zresztą już 92 lata, ale ciągle gra. Angela Lansbury. Fantastyczna aktorka, charakterystyczna. Ja mam przyjemność ją damingować właśnie w Mary Poppins. Witajcie, wasze miłości. Jestem Kartofelia, rusałka niskopienna. Łotylia, nimfa błotna. A ja Kocopola, wasza wysokość. To spora rola, to bardzo, z ogromną przyjemnością. To co opowiadałam pani chyba kiedyś. Mała Auroro, wyglądaj pięknie, nawet nieumalowana. To była dla mnie duża frajda, to była wielka przyjemność. To opowiadałam pani, jak poszłam do kina, bo bardzo film chciałam zobaczyć. To było lato, w środek dnia i byłam jedna, jedyna na widowni. I dla mnie film, znaczy nie dla mnie, po prostu jest widz, musi być projekcja, prawda? I ja dla mnie, no czułam, że jakby to dla mnie. Puszczono film i bardzo film mi się podobał, piękny, z pięknym klimatem takim. Dobra, teraz plan jest taki. Żadne z nas wróżki, proste leśne ciotki plus sierotka na łoń natury. To co? A nie latamy? Ojej, nie, no latamy! Nie, i już! I żadnej magii! Ale co ty wredzisz? To co słyszysz? Ale wiesz, le, stąd jest do sklepu. A propos, wzięłaś jakiś ser czy coś? Ale z takich jeszcze filmów, które sprawiły mi przyjemność, no to bardzo mi sprawił dużą przyjemność film. Na miejsce, leżeć! Leż. Spójrz, dziadku, przyniosłam ci pyszną babeczkę. Nie zjem tego, włazi mi między zęby. Ojej, teraz muszę odwiedzić Elfi Szpital, przejrzeć umowę z Grenlandią i zrobić sosik. I w końcu będziemy mieli ciepłe, rodzinne święta. Gdzie grałam panią Mikołajową, żonę świętego Mikołaja? Oczywiście, że tak, Arturze. Cała rodzina jest razem. Wzniesiesz toast, Malcolmie? O, więc za mnie, abym był jeszcze lepszy za rok. To tutaj też taka spora rola. Sporo tych je zrobiłam. Grałam i to podwójnie, to, bo nie tylko w grze, bo grałam w grze, w iluś tam odcinkach, w tym słynnym Wiedźminie. Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. I grałam w Wiedźminie radiowym. Więc tu miałam radiowy, teatry radiowy, robił Wiedźmina w odcinkach. Też grałam. I grałam w Wiedźminie, grze na płyty. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem?
Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Ja zapamiętałam jedno, bo to różne gra. Właśnie jak pani mówi, grałam wariatki, jakieś takie nawiedzone i tam grałam też taką, tak, i cała sekwencja była bardzo ciekawa, że ona z dziećmi gdzieś ucieka na jakieś bagna, na tych bagnach z tymi dziećmi i takie śmieszne. Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. I grałam jeszcze w takim, to co pamiętam tytuły, bo niektórych też nie pamiętam. Dragon był taki. Taki bardzo znana gra komputerowa Dragon, no to też tam różne postacie. Ogół się różne, bo jak się przychodzi do gry, nagrywać grę, to tam oprócz jakiejś jednej wiodącej postaci, to się robi jeszcze poboczne postaci. Tak, grałam. Bardzo lubiłam szukać różnych kolorów, żeby się nie powtarzać. Wcale to nie jest takie proste. Za tym jeszcze jedno. W grach trzeba bardzo umiejętnie operować głosem, dlatego że tam się wydaje różne dźwięki i można pojechać po strunach, po gardle i bardzo sobie zaszkodzić, więc tu trzeba też dużej takiej techniki w operowaniu głosem, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić.